A co robimy w przypadku, gdy mam wrażenie, że to w ogóle nie jest jakoś super częste, żeby pies miał problemy z gardłem, że to jednak chyba jakoś... No, czasami się zdarza, szczególnie tak na przykład latem, górska wycieczka, potok, zimna woda, przeziębienie gardła. Ja się z tym bardzo rzadko zawsze spotykałam. Ale pies... fakt jest faktem, że zdarza się i wtedy po prostu postępujemy tak samo jak w przypadku człowieka, jeżeli pies znaczy po konsultacji oczywiście u lekarza weterynarii, że na przykład brak apetytu jest konsekwencją bólu, który towarzyszy przełykaniu, no to po prostu czekamy, aż efekt ustąpi, postępowanie farmakologiczne czy lecznicze wprowadzone, ustępuje objaw choroby, wprowadzamy zmiany, wprowadzamy dietę. A czy na przykład rozgniatamy może karmę, jedzenie na mniejsze porcyjki, bardziej rzadsze? W tym przypadku, kiedy chodzi o ten ból gardła, to wiadomo, że na przykład podawanie diety płynnej, czyli na przykład modelem podstawowym jest karma mokra, to wiadomo, że rozdrobnienie tego w dużej ilości wody jest fajnym rozwiązaniem.